Cześć kochani, wkraczamy w nowy rok kalendarzowy i będzie to z pewnością wyjątkowy i niezwykle ważny historycznie czas, w którym Pluton po prawie 250 latach osiądzie na stałe w znaku wodnika na kolejne 20 lat. Nastąpi to dopiero w listopadzie, a do tego czasu będzie balansował nadal na granicy starego potencjału znaku koziorożca, a nową energią znaku wodnika. Będąc w tym okresie przejściowym, w którym jesteśmy już od wiosny 2023 roku, kiedy Pluton pierwszy raz wszedł do znaku wodnika, potem wrócił do koziorożca na skutek retrogradacji, aby za chwilę, bo już 20 stycznia, wejść ponownie do wodnika, gdzie będzie przybywał do 2 września, po czym przejdzie na chwilę do koziorożca, aby 19 listopada zawitać na dobre do wodnika. Kiedy Pluton dotyka potencjału wodnika, przynosi nam przedsmak nowego. To jak oświetlenie na chwilę zakrytej przed nami drogi, aby zobaczyć, poczuć, że ona naprawdę istnieje. Pluton jest niezaprzeczalnym strażnikiem naszej osobistej transformacji, ale również tej potężnej transformacji całej ludzkości. Jest strażnikiem bramy przejścia do nowej ery. Może zatem uchylić przed nami te drzwi, abyśmy mogli zerknąć, co czeka nas na wyższym poziomie świadomości. Na nowej ziemi, jeżeli tak chcielibyśmy to nazywać. Jednak nie otworzy tych drzwi dla nikogo z nas, jeśli nadal będziemy trwać w starych schematach myślenia. Starych, ograniczających nas programach. Będziemy zatopieni w stare traumy i rany. Po prostu to jest niemożliwe. To oczywiście też kolektywna przemiana całego społeczeństwa, w której konkurencję i konfrontację mamy zamienić we współpracę i wzajemną akceptację. Podstawową kwestią jest tutaj oczywiście wolność. Wolność wyboru, myśli, życiowych realizacji. Jednak musimy na tyle zwiększyć swoją świadomość, aby wiedzieć, co to jest naprawdę wolność, a nie na przykład wpadanie w kolejne skrzętnie stworzone trendy, aby wypromować jakieś nijakie społeczeństwo, nie mające żadnych wartości, moralności, świadomości siebie. A to jest możliwe tylko wtedy, kiedy opieramy swoje życie na solidnym fundamencie złożonym ze świadomości siebie, tego, kim jesteśmy, co jest dla nas ważne i dobre. Nie zabiegamy o aprobatę innych w zamian za utratę możliwości bycia po prostu albo aż sobą. Nie ukrywamy się w przeszłości, tylko sami kreujemy własną przyszłość poprzez codzienną pracę w teraźniejszości, pracę nad sobą, nad zmianą małych, drobnych choćby nawyków, przez bycie każdego dnia tu i teraz, podejmując wyzwania i idąc w kierunku tego, co mówi nam nasze serce, nie oglądając się na tych, którzy myślą inaczej i widzą w tym coś dziwnego, odjechanego, wychodzącego poza przyjęty schemat sukcesu, zachowania, kieratu życia, w jakim tkwią. Ale Pluton, Pan śmierci i odrodzenia, dobrze wie, że nic nie jest w stanie tak skutecznie uśmiercić naszej budzącej się iskry wewnętrznej mocy, naszej nadziei, jak nieprzepracowany, czający się w najgłębszych zakamarkach naszej duszy strach. Strach przed porażką, strach przed brakiem akceptacji otoczenia, przed byciem wyobcowanym innym. Schowana głęboko uraza i ból to jest to, co nas blokuje. Dlatego sprawdzaj, jak radzimy sobie z własnymi podświadomymi lękami, ukrytym głęboko wstydem, poczuciem odrzucenia, poczuciem bycia niewystarczająco dobrym, aby na coś zasługiwać. Zasługiwać na życie, jakiego pragniemy. Musimy zatem stawić czoła temu, co może staraliśmy się ukryć sami przed sobą.
Każdy z nas został popchnięty w wir różnego rodzaju wydarzeń, które przynoszą nam okazję do tego, aby zmierzyć się ze swoim cieniem i lękiem i go pokonać. Mogą to być różnego rodzaju sprawy, ludzie, kryzysowe sytuacje. Wszystko po to, aby proces mógł się rozwijać w tematach, które aktywuje Pluton w naszych horoskopach urodzeniowych. Ten tranzyt Plutona, to historyczne przejście Plutona, jest jednym z kluczowych momentów naszego życia. I często mówi się o tym, że zeszliśmy właśnie teraz, w tym czasie na Ziemię, po to, aby uczestniczyć w tym galaktycznym wydarzeniu. I każdy z nas ma ważną rolę do odegrania. Każdy z nas jest ważną częścią całości. A podstawowym naszym zadaniem jest podnosić wibracje całego kolektywu. I to nie przez widowiskowe działania, tylko przez pracę z własnym sercem, w zaciszu swojego domu. I kiedy zaczynamy pojmować, że to nie jest banał, jesteśmy na właściwej drodze. I warto pamiętać, że Pluton zabiera nas do tego podziemnego świata nie po to, żeby nas zniszczyć, ale po to, żeby przeprowadzić nas przez ten proces naszej wewnętrznej transformacji. I to jak najbardziej efektywnie. I warto pamiętać też, że w tej podziemnej krainie, poza ciemnością i naszym cieniem, są również niezliczone dobra, ogromne bogactwa. I schodząc naprawdę głęboko, głęboko, możemy znaleźć również ukryte skarby, dary z przestrzeni duchowej, z których możemy zacząć korzystać. Więc to oczyszczenie jest nam potrzebne, abyśmy mogli w pełni zjednoczyć się z całym kosmosem, z Ziemią i wykreować coś zupełnie nowego dla siebie i dla całego świata. Pluton jako strażnik przejścia na nowy poziom stara się nam uzmysłowić, że nie możemy z naszym starym sposobem postrzegania świata wejść do nowego świata. Warto pamiętać, że im bardziej jesteśmy otwarci i elastyczni, im nasza świadomość jest wyższa, tym mniej drastyczne doświadczenia spotykamy na naszej drodze, bo po prostu ich nie potrzebujemy. Proces uzdrawiania z Plutonem nigdy nie jest prosty, bo często prawdziwe przyczyny pewnych naszych zachowań czy rzeczy, które dzieją się w naszym życiu, są ukryte na poziomie naszej podświadomości. Więc najpierw musimy je sobie uświadomić, zrozumieć, dlaczego tak się wydarzyło, skąd te programy się wzięły, żeby następnie konstruktywnie je uwolnić. Więc taki proces zdrowienia polega na tym, że przez jakiś czas czujemy się trochę gorzej, bo zagłębiamy się w te ciężkie emocje, których najbardziej się boimy. Pozwalamy sobie przejść im przez każdą komórkę naszego ciała. I dzięki temu właśnie to, co było dla nas tak straszne, zaczyna być dla nas niemal neutralne. Czyli nie żywimy do sytuacji czy do osoby, która jest z tym związana, żadnych intensywnych uczuć. Zaczyna to być dla nas neutralne. Wtedy dopiero możemy coś uznać za uwolnione. I dobrą afirmacją, z którą możemy zacząć pracować, jest na przykład: akceptuję nieuniknione, albo wierzę, że kiedy jedne drzwi się dla mnie zamykają, inne się otwierają. Uwalniam przeszłość w imię lepszej przyszłości. Pamiętajmy, że często tranzyty Plutona są o mocy. Mocy, którą albo komuś oddaliśmy, żyjąc w jakimś zniewoleniu, podleganiu pozycji ofiary, albo jej nadużywaliśmy. I kiedy Pluton staje w tym aspekcie naszego życia aktywny, często dzieje się tak, że wcześniej nadużywając władzy, zostajemy upokorzeni, pomniejszeni, strąceni z jakiejś wyższej pozycji, tracąc pracę, związek, w zależności jaką część naszego horoskopu Pluton tranzytuje. Po to, abyśmy mieli szansę się zmienić, odczuć boleśnie stratę, zrozumieć swoje destrukcyjne zachowanie i schematy, którym podlegamy. A osoby, które żyły w zniewoleniu, zastraszeniu,
mają za zadanie odnaleźć swoją wewnętrzną moc i zacząć zarządzać swoim życiem samodzielnie. Powodów i sytuacji może być niezliczona ilość, ale zawsze, zawsze w tym chodzi o naszą wewnętrzną moc. Aspekty, jakie aktywuje u nas Pluton, mówią o tym, jak sobie z tym poradzić, jak będzie się ta sytuacja rozwijać, abyśmy mogli doświadczyć tej głębokiej i niezbędnej teraz transformacji. Kochani, zapraszam Was na bezpłatny webinar, który odbędzie się 12 stycznia o godzinie 20, który będzie poświęcony właśnie Plutonowi. Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie na mojej stronie internetowej wenusowesprawyastrolog.pl. Tam też możecie już zamawiać indywidualną analizę wpływów Plutona. Serdecznie Was zapraszam. A teraz idźmy dalej. 25 marca wejdziemy w sezon zaćmień. I tak 25 marca będzie miało miejsce zaćmienie Księżyca w znaku Wagi. A 8 kwietnia odbędzie się zaćmienie Słońca w znaku Barana. Są one oczywiście ściśle połączone z węzłami księżycowymi, które są na osi Baran-Waga obecnie i będą przez cały rok. Będziemy zatem uczestniczyć w jakichś zakończeniach relacji, współpracy czy jakichś umów. Następnie wraz z zaćmieniem Słońca będziemy inicjować coś nowego, nowe sojusze, nowe relacje i to zarówno w naszym indywidualnym życiu, jak i w skali globalnej. Ważną kwestią jest tutaj połączenie Merkurego z tym właśnie sezonem zaćmień, które będzie wchodził w tym czasie w pierwszą swoją retrogradację. Warto zatem mieć oko na obszar Barana i Wagi w swoim horoskopie urodzeniowym w tym czasie, bo mogą tutaj mieć miejsce rzeczy, które mają jakieś drugie dno albo nawet trzecie dno. Również potężnym aspektem, który może okazać się punktem zwrotnym dla wielu z nas, jest koniunkcja Jowisza z Uranem na 21 stopniu znaku Byka. Będzie ona miała miejsce 17 kwietnia. Ta energia będzie pchała nas w kierunku czegoś nowego, dając nam ogromną możliwość wprowadzenia zmian w naszym życiu osobistym, dostrzeżenia możliwości właśnie zrobienia tych zmian, ale również kolektywnie. Może być to czas wprowadzenia jakichś nowych regulacji związanych z pieniądzem na przykład, kryptowalutami. Ci, którzy śledzą te rynki, zapewne wiedzą, że w tym przyszłym roku czekają nas ważne regulacje dotyczące tych tematów. Może właśnie będzie to około tego czasu. Mogą być to tematy nowych technologii, nowych sposobów leczenia, ponieważ mamy tu znak Byka. Albo uwolnienie jakichś zasobów, na przykład zasobów naturalnych, albo może to dotyczyć dochodu podstawowego, o którym coraz częściej się dyskutuje. Warto zwrócić jednak uwagę, że wszystko ma swój cień i nie wszystko złoto, co się świeci. Więc może to być poświęcenie części naszej wolności, bo mamy tu Urana, prywatności, kontrola i inwigilacja na przykład, w zamian za jakąś jałmużnę. Bo to właśnie jest cień znaku wodnika i warto mieć tego świadomość, że wszystko ma wysoką i niską oktawę. A Uran to oczywiście pan znaku wodnika, jak wspomniałam wcześniej. A na poziomie indywidualnym warto sprawdzić, gdzie ten aspekt będzie miał miejsce w Waszym życiu, w Waszym horoskopie, bo może on przynieść małe trzęsienie ziemi w aspektach, które będzie aktywował, ale może to być niezwykle inspirująca i ekscytująca energia, która przyniesie nam coś niespodziewanego i nowego, świeżego do naszego życia. Kolejną bardzo ważną kwestią będzie przejście Neptuna na ostatni, anaretyczny stopień znaku ryb. Jest to punkt, który możemy nazywać końcem końców, bo to ostatni stopień ostatniego znaku zodiaku, jakim są ryby. Ten niezwykle ważny czas rozpocznie się dla nas od 3 maja. To temat postrzegania nas samych
i całej ludzkości jako jednej części, części większej jeszcze całości, całego kosmosu. Możemy być trochę skołowani wtedy, a energia niepewności może wręcz wisieć w powietrzu. To sprawdzian dla naszej wiary, dla naszego duchowego rozwoju, połączenia z naszym duchowym dziedzictwem. To sprawdzian tego, w co wierzymy, czego naprawdę pragniemy, jakie są nasze marzenia i co potrafimy wykreować sobie w naszym życiu i dlaczego. Pod koniec maja również Jowisz będzie na analitycznym stopniu znaku byka z kolei, więc będzie podkreślał tematy naszych zasobów, naszego bezpieczeństwa. Co daje nam poczucie bezpieczeństwa w ogóle, a co nam je odbiera? Może pojawić się jakaś potrzeba w naszym życiu mobilizacji sił, aby zapewnić sobie własny, solidny fundament naszego bezpieczeństwa. Ale opartego o coś więcej niż to, co posiadamy materialnie, bo to możemy stracić w każdej chwili. A 26 maja Jowisz wejdzie do znaku bliźniąt i będziemy bardzo zajęci budowaniem własnych zasięgów komunikowania się z innymi. Będzie dużo informacji, szybko podanych i sprzecznych, treściwych i mniej wartościowych, a wszystko wymieszane w dużym kotle dezinformacji. To niezbyt wygodna pozycja dla Jowisza, bo Jowisz chce zebrać ten cały bałagan i wyciągnąć jakieś konkretne wnioski. Chce szerszej perspektywy, w której może to wszystko mądrze poukładać, dzięki której może oddzielić prawdę od fałszu. Jednak podzielony znak bliźniąt skutecznie mu to będzie uniemożliwiał. Dlatego mogą powstać tak zwane różne wersje tej samej prawdy. Będzie dużo rozmów na temat międzynarodowych kontaktów, transportu, edukacji. Ale przede wszystkim ten Jowisz znaku bliźniąt na poziomie indywidualnym przyniesie nam nowe możliwości. Będzie to większa otwartość na nowe kontakty, na dokształcanie się, na zdobywanie większej wiedzy, na zaistnienie w przestrzeni medialnej, społecznej. Ekspansja Jowiszowa w tym, co robimy, zmiana perspektywy, z jakiej odbieramy otaczający nas świat, środowisko, w którym funkcjonujemy. Na początku czerwca Jowisz będzie tworzył trygon z Plutonem w wodniku, a to spektakularny aspekt. Świetne, aby wejść w nowe rejony naszego umysłu, wyższej świadomości. Oczywiście będę mówiła o tym aspekcie i tranzycie Jowisza w znaku bliźniąt w osobnym filmie, bo daje on nam naprawdę duże możliwości. Jednak teraz chciałabym Wam nakreślić te najważniejsze momenty przyszłego roku, abyście poznali zarys tego, co będzie miało miejsce. Też bardzo ważnym aspektem 2024 roku będzie kwadratura Jowisza do Saturna. W grudniu 2020 roku mieliśmy koniunkcję Jowisza z Saturnem na zerowym stopniu wodnika, podkreślając w ten sposób oczywiście żywioł powietrza, w którym będą łączyć się ze sobą Jowisz z Saturnem przez ponad 100 lat, co podkreśla zmiany w naszym sposobie myślenia, działania naszego umysłu, komunikowania się, przetwarzania informacji i kreowania w związku z tym swojej rzeczywistości. Ta pierwsza z trzech kwadratur będzie miała miejsce 19 sierpnia i będzie to moment, w którym wszyscy poczujemy gdzieś w swoim życiu, że coś nas powstrzymuje na naszej drodze do celu. A dzięki temu będziemy mogli to zobaczyć, poczuć, nazwać i popracować nad tym, aby usunąć tę przysłowiową kłodę pod nogami. Saturn zawsze wszystko też spowalnia. Więc będzie trzeba zatrzymać się wtedy na chwilę i przyjrzeć dokładnie sytuacji, która dzieje się w naszym życiu, którą aktywują właśnie w naszych horoskopach te planety, aby zobaczyć, co naprawdę jest ważne, co naprawdę się dla nas liczy, gdzie chcemy inwestować swoją energię. Jesienny sezon zaćmień rozpocznie się już 18 września, częściowym zaćmieniem Księżyca w znaku Ryb. Mamy podkreślony zatem znak duchowości, płynnego poruszania się pomiędzy światami,
pomostu pomiędzy czymś, co się kończy, a czymś, co dopiero się zaczyna. A 2 października będzie miało miejsce obrączkowe zaćmienie Słońca w znaku Wagi. Mamy zatem początek jakichś relacji, współpracy. Krok do przodu w kierunku tworzenia jakiejś harmonii, równowagi w naszym życiu. I tak dochodzimy do kulminacyjnego momentu 2024 roku, kiedy to 19 listopada Pluton wejdzie na stałe do znaku Wodnika i pozostanie tam do 2043 roku. Musimy mieć świadomość, że to, co Pluton próbuje wdrożyć w naszym życiu już od marca 2023 roku, w końcu wydarzyć się musi w tym roku. Diametralna zmiana w naszym życiu, w aspektach, które aktywuje u nas właśnie Pluton. A z kolei Mars 7 grudnia rozpocznie retrogradację w znaku Lwa i będzie kontynuował bieg wsteczny do lutego 2025 roku. Cofając się też w międzyczasie do znaku Raka, a będąc w znaku Lwa, będzie stanowił o naszym sposobie wyrażania siebie, gdzie chcemy zaistnieć, zostać docenieni, zauważeni, zwiększyć swoje zasięgi. W jaki też sposób działamy, bawimy się, tworzymy relacje z innymi. Z kolei tematy relacji z naszymi przodkami, naszymi korzeniami, jaki mamy stosunek do miejsca, z którego pochodzimy, to już Mars w znaku Raka. Kiedy Mars jest w retrogradacji, mamy zastanowić się, co jest dla nas motywacją, inspiracją, co napędza nas do działania, bo Mars to sposób, w jaki działamy, a w Lwie to też nasze ego. Jak wpływa ono na naszą życiową realizację? Pamiętajmy, że kiedy Mars jest w retrogradacji, trudno nam inicjować nowe rzeczy, bo symbolizuje on naszą życiową energię. A w biegu wstecznym prowadzi on tą energię nie na zewnątrz, żeby manifestować coś, ale do wewnątrz. Będzie to zatem czas refleksji, co jest bardzo przydatnym czasem, podczas zakończenia rocznego cyklu i przejścia do czegoś nowego. Do tego 24 grudnia Jowisz utworzy 2 kwadraturę z Saturnem, powracając do nas z pytaniem, co nas powstrzymuje jeszcze przed pójściem całą parą do przodu. Co spowalnia naszą ekspansję? Jakie przekonania, schematy wierzenia, programy z dzieciństwa nadal mają nad nami władzę? A może tworzymy sobie iluzorycznych wrogów lub nierealne oczekiwania? Te pytania podsuwa nam Saturn w rybach. A Jowisz, będąc wtedy w retrogradacji, w znaku bliźniąt, będzie skłaniał nas do refleksji nad swoimi przekonaniami. Skąd czerpiemy wiedzę? Na czym opieramy nasze przekonania? To będą pytania Jowisza. I właśnie to przesłanie niech będzie dla nas drogowskazem, kiedy sięgamy po tak potężne narzędzia, jakim jest astrologia w naszym życiu. Pamiętajmy, że potencjał planet, tranzyty i aspekty nie determinują naszego życia. One przynoszą nam ważne informacje o potencjale energetycznym, jaki będzie płynął do nas z kosmosu, abyśmy świadomie mogli korzystać z tych energii i w nich się jakoś lepiej odnaleźć. One wspierają nas w naszej własnej ewolucji, w myśl zasady, że wszyscy wzajemnie na siebie oddziaływujemy. Każda planeta, każdy tranzyt czy aspekt może mieć niską lub wysoką oktawę, a to, z jakim poziomem energii rezonujemy, zależy od naszej własnej świadomości, od naszego poziomu rozwoju, na jakim obecnie jesteśmy. Więc sposób, w jaki reagujemy na to, co przychodzi, kształtuje to, co manifestuje się w materii w naszym życiu. Bo nawet jeżeli nasz horoskop obfitowałby w same trygony, to nie przepracowując wcześniejszych lekcji, nie uwalniając blokujących nas traum, nie mamy przygotowanej przestrzeni, aby przyjąć i zintegrować w sobie tak wysoki potencjał.
nie jesteśmy w stanie z niego po prostu skorzystać, bo w żaden sposób z nim nie rezonujemy. A widząc w swoim horoskopie szereg kwadratur, mając za sobą solidną pracę duchową, możemy czerpać z nich niezwykłą siłę. Więc nic nie jest z góry przesądzone. Ważne, abyśmy dostroili się do tego głębokiego poziomu tych aspektów. Abyśmy mogli sięgnąć po dary, jakie nam one przynoszą na tym wyższym poziomie świadomości. I zagłębiając się w nie, pozwólmy sobie na własne odczuwanie, własne wnioski, własny sposób odbioru tych energii. I niekoniecznie zgodny z moim czy jakiegokolwiek innego astrologa, bo każdy z nas przedstawia te potencjały zgodnie ze swoim poziomem świadomości, na którym obecnie jesteśmy. Każdy jest w swoim indywidualnym procesie, w procesie rozpoznawania i duchowego rozwoju. Niech zatem prowadzi nas ten nowy rok drogą duchowej inicjacji, która pomoże nam odnaleźć szczęście i radość i znaleźć się dokładnie tam, gdzie tego pragniemy. Zapraszam Was, kochani, na indywidualne prognozy roczne, które możecie zamawiać na mojej stronie internetowej. Zapraszam Was na bezpłatny webinar 12 stycznia i do zobaczenia.